Minęła 7:24. Pani Anna Mucha, dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Posłanka Platformy Obywatelskiej. Tak po prostu i główne pytanie zadawane w związku z ostatnią propozycją Platformy Obywatelskiej dotyczącą 500 zł dla każdego dziecka brzmi: czy oni zwariowali, że chcą stracić resztę wiarygodności? Jak pani wie, pani redaktor, ja zadeklarowałam już kilka dni temu, że nie będę głosowała za żadnym z tych projektów. Tak, ale jako jedyna. No, myślę, że będzie nas niewielka grupa prawdopodobnie. Natomiast stoi za tym kilka argumentów i mimo, że taką, a nie inną deklarację przyjęłam, to chciałabym te argumenty przytoczyć. Po pierwsze, jest rzeczą oczywistą również dla mnie, mimo mojej deklaracji, że jeśli ten program zostanie wprowadzony, a zostanie wprowadzony, bo to jest główna obietnica wyborcza PiS-u, to to jest program, którego nie da się wycofać. I teraz co się stanie w najbliższych latach? Przez najbliższe lata, gdyby nie ta decyzja zarządu Platformy, słyszelibyśmy cały czas, że jeśli PiS przestanie rządzić, to Platforma czy dowolna inna partia, która będzie starała się o przejęcie władzy, natychmiast wycofa ten program. Więc tego typu deklaracja, która została złożona przez zarząd Platformy, to jest po prostu obrona przed tym, żeby nie wprowadzać nas w ten fałszywy obraz, bo tak jak mówię, żadna partia tego programu już nie wycofa. To jest program, który cementuje, betonuje politykę prorodzinną na długie lata. No i jest jeszcze drugi argument, bo PiS mówi cały czas o tym, że na pierwsze dziecko nie będzie tego wsparcia i mówi o tym, że tak naprawdę chodzi im o to, żeby urodziło się drugie dziecko i kolejne. Ale problem w Polsce polega na tym, że pierwsze dzieci rodzą się bardzo późno. Mediana tych urodzeń to jest 29 rok życia kobiety, nawet trochę później. Więc wsparcie na pierwsze dziecko ma służyć nie temu, żeby ono się w ogóle urodziło, bo w większości rodzin się urodzi, ale żeby urodziło się wcześniej. Więc o tyle jest to oczywiście w jakiś sposób uargumentowane. Natomiast całość jednego, drugiego programu, no w moim przekonaniu jest po prostu nie do zaakceptowania ze względu na to, że jest to przekładanie dzisiejszych wydatków, dzisiejszej lepszej jakości życia tych rodzin, które dostaną to wsparcie, na przyszłe pokolenie, które za to zapłaci. Czyli te dzieci, które dzisiaj dostaną wsparcie na swoje wychowanie, za tych 10, 20, 30 lat będą musiały z odsetkami oddać te pieniądze. Bo zdecydowana większość tej kwoty, która zostanie dzisiaj wydana, może jeszcze nie w tym roku, bo w tym roku mamy te 9 miliardów z LTE, mamy jakieś inne, mamy niższy koszt samego programu. No tak, ale w tym roku ile będzie droży, o ile więcej potrzeba będzie pieniędzy z powodu tego pomysłu, który forsuje Platformę. No, znaczy ten pomysł oczywiście nie sądzę, żeby zdobył akceptację, natomiast on no jest... No nie, ale wie pani, no wrzucać, bo ja, no, może rzeczywiście, ale jak pani ma dystans do tego, to tym lepiej pani, tym łatwiej z panią rozmawiać, bo pani zapowiedziała, że będzie głosować przeciwko temu. Czy Platforma w ogóle policzyła, ile to jest? To nie jest trudne do policzenia, wystarczy mnożyć liczbę dzieci w Polsce do 18 roku życia i to jest naprawdę bardzo duża kwota, to jest 30 kilka miliardów, gdzieś nawet już pod 40 to miliardów złotych. Wiarygodność partii rocznie ryzykować? Znaczy, jeszcze chciałam dodać, że akurat Platforma na ten rok zapowiedziała, że to jest od lipca, więc od to lipca, zamknęłoby się w tej kwocie, którą proponuje PiS. To wymagałoby całkowitego przemodelowania budżetu, modelu budżetu i całkowitego przemodelowania polityki rodzinnej. Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo to nie jest dobry program, bo to jest program, który nie przyczynia się do tych celów, które przed nim stawiamy i przyczynia się też do różnego rodzaju zjawisk negatywnych, które po prostu nastąpią. No, przyczynia się do przede wszystkim wzrostu zadłużenia, przyczynia się do dezaktywizacji
feminizacji kobiet, czyli kolejne problemy dla kolejnych pokoleń, bo te kobiety nie będą miały wypracowanej emerytury, bo te kobiety będą musiały dostać emeryturę z budżetu państwa, jakąś minimalną, bo te dzieci, które dzisiaj otrzymają to wsparcie, będą jeszcze miały na sobie obowiązek alimentacyjny, o czym nikt nie mówi, bo dzisiejszy budżet zostanie dodatkowo obciążany kosztami zasiłków dla bezrobotnych, bo część kobiet, które wycofa się z rynku pracy, po prostu się zgłosi po zasiłek dla bezrobotnych. Tych negatywnych efektów jest naprawdę ogromna liczba, natomiast w moim przekonaniu ten program w takim kształcie nie wspiera dzietności. Ale dlaczego te wszystkie argumenty nie przekonują pani kolegów partyjnych, żeby powiedzieć, że nie, po prostu nie będziemy głosować za tym programem? Strach, a wybory są za 3,5 roku. Czy nie powiedziałabym, znaczy, tak jak powiedziałam na początku, to przywoływanie w każdej debacie publicznej tego, czy prezentowanie takiej opinii, że Platforma wycofałaby to 500 zł, jest rzeczywiście bardzo dużym zagrożeniem, jest rzeczywiście bardzo dużym niebezpieczeństwem. A może trzeba będzie wycofać te 500 zł, albo niesłychanie podwyższać podatki? Wydaje mi się, że naprawdę żadna partia sobie na to nie pozwoli i żadna partia, która ewentualnie, mam nadzieję, przejmie władzę po PiS-ie, nie wycofa już tego programu. Ale można było, jestem o tym głęboko przekonana, można było zaproponować inne alternatywy. Tych alternatyw no przynajmniej kilka leżało jakby na stole. Nowoczesna mówi, ustalmy próg dochodowy. Mnie się to podoba, muszę powiedzieć. To też nie jest propozycja idealna, dlatego że to będzie propozycja, która będzie skłaniała te rodziny, czy tych ojców, jeśli to jest tylko jedna osoba pracująca, czy te matki, jeśli jest jedna osoba pracująca, do tego, żeby albo część swoich dochodów otrzymywać w sposób nielegalny, albo w jakiś inny sposób jakby próbować w tym progu się zmieścić. Ja proponowałam też, to zostało opublikowane parę dni temu, że można przecież bez problemu stworzyć system, w którym jest kilka progów dochodowych, w którym jest rzeczywiście duże wsparcie dla tych rodzin, które tego najbardziej potrzebują. I nie jest trudne, żeby tę grupę znaleźć. Bardzo dokładnie przejrzałam materiały GUS-owskie dotyczące polskiej rodziny i w najtrudniejszej sytuacji są rodziny wielodzietne i samotnie wychowujący rodzice, samotnie wychowujący dzieci. Notabene ci rodzice samotnie wychowujący dzieci w zdecydowanej większości nie otrzymają wsparcia w programie PiS-owskim. Więc dość łatwo byłoby przemodelować ten program tak, żeby te pieniądze rzeczywiście trafiały tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a żeby pozostałą część tej kwoty można było przeznaczyć na kolejne żłobki. Tylko 6% dzieciaków w Polsce ma dostęp do publicznego żłobka. Na kolejne przedszkola, bo nadal dostęp do przedszkola na przykład na wsi jest utrudniony. Na ciepły posiłek wartościowy w szkole. Na rozbudowę sieci świetlic, które byłyby znacznie lepiej funkcjonowały niż dotychczasowe. To są te warunki, które pozwalają kobiecie zaplanować macierzyństwo i spokojnie wrócić do pracy. No tak, a bardzo tylko, wielu kobietom o to chodzi. Nie mają tego waloru wyborczego, że dajemy 500 zł do ręki. Wie pani, 500 niestety, złotych. Niestety i to jest kolejny argument. Ja wprost deklaruję, że po prostu nie jestem w stanie przyłożyć ręki do tej korupcji politycznej, która na potężną skalę, największą kiedykolwiek w Polsce w tej chwili się będzie odbywała, bo uważam, że to jest po prostu, nie można wykonywać korupcji politycznej kosztem przyszłego pokolenia. No to jest po prostu niedopuszczalne. W trakcie kampanii wyborczej Platforma zgłosiła bardzo wysoko oceniony taki całościowy program, który miał regulować i kwestie umów cywilnoprawnych o tym nic nie słychać. Natomiast nagle pojawiło się, nie wiem, pierwszy rzut na taśmę nowego przewodniczącego, pojawił się pomysł najbardziej bezsensowny z bezsensownych. Jaki jest powód, że zarzuciliście mówienie o tym programie, który naprawdę był całościowy, dobrze oceniany? Dodam jeszcze, że ten program rzeczywiście dawał te same skutki finansowe dla rodzin. Ale zdecydowanie mniejszym kosztem. Dla tych rodzin, które są w najtrudniejszej sytuacji, to też byłoby około 500 zł miesięcznie, które nie dostawaliby do ręki, ale zostawałyby w kieszeni tej rodziny, dlatego że podatek byłby znacznie niższy. Ten program nie jest...
nie jest tak wyborczo atrakcyjny. On jest trudny, on jest skomplikowany. Wyjaśnienie go, pokazanie, na czym to polega, nie jest łatwe. Nie przebiliśmy się w kampanii wyborczej, nie potrafiliśmy tego ludziom wytłumaczyć. Ale można o nim przypominać, że on jest. Tymczasem... Ja mam nadzieję, że tak będzie, dlatego że teraz zapowiedziany jest kongres programowy Platformy. Mam nadzieję, że Platforma w tym swoim odświeżonym programie oprze się właśnie na tym programie wyborczym, bo to był bardzo dobry program. Zabrakło nam pewnie PR-u, zabrakło nam, nie wiem, może lepszego rzecznika kampanii, który lepiej by to wytłumaczył, albo rzeczniczki, ale to był po prostu dobry program. Mam nadzieję, że do niego wrócimy. Jak się pani podoba kronika zmian kadrowych? Marcin Mastalerek w Orlenie? No, Marcin Mastalerek to jest tylko taka wisienka na torcie, bo przecież ta karuzela kręci się... Wiedzieliśmy, że jakąś posadę kiedyś będzie musiał dostać. Z całą pewnością. No, nawet osoby, które zostały zupełnie skompromitowane i do których PiS się nie przyznaje, takie jak na przykład pan poseł Adam Hoffman, też okazuje się, że w tej chwili bardzo blisko tej partii funkcjonują i czerpią z tego dość duże wynagrodzenie. No nie, on sobie założył prywatną firmę i po prostu szuka kadr dla dobrej zmiany. Tak, ale w bardzo dużej łączności z funkcjonariuszami Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość wcześniej czy później samo przekona się, że to nie jest, że to im zaszkodzi po prostu. Bo gdyby ludzi kompetentnych, którzy byli niezwiązani z żadnymi partiami politycznymi, mówię w tej chwili o służbie cywilnej, nie o spółkach Skarbu Państwa, gdyby zamieniać ich nawet naszymi, ale równie kompetentnymi, to państwo miałoby szansę na to, żeby te instytucje, te urzędy, te ministerstwa miałyby szansę na dobre funkcjonowanie. Żadna partia nie ma tylu dobrze przygotowanych ludzi, żeby obsadzić stanowiska tych, którzy tam termin chyba do 22. Oczywiście, że żadna partia nie ma tylu ludzi. Jeżeli idzie o zmianę w służbie cywilnej. Dlatego pojawią się ludzie, którzy są zupełnie nieprzygotowani, niekompetentni, nie mają doświadczenia administracyjnego, nie mają doświadczenia z obiegiem dokumentów, z tym, w jaki sposób funkcjonują różnego rodzaju obszary państwa, te administracyjne. I dlatego te konsekwencje poczujemy my jako obywatele, ale też poczuje partia rządząca, która po prostu nie będzie w stanie wywiązywać się z normalnego i dobrego funkcjonowania państwa. Ale jakoś nie zauważyłam, żeby opozycja się tym zajmowała. Bo tematów tak naprawdę mamy 1000. W moim przekonaniu najważniejszym tematem nie jest nawet w tym konkretnym tygodniu i na najbliższe miesiące nie jest nawet program 500+, tylko jest próba zmiany konstytucji. I jeśli mamy nowe ustawy wprowadzane, właściwie co kilka dni słyszymy o jakiejś nowej, tak samo złej jak poprzednie. Jeśli mamy próby zmiany konstytucji, jeśli mamy niszczenie nie tylko wizerunku, wszyscy mówią o wizerunku, ale jeśli mamy niszczenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, no to tak naprawdę nam po prostu już czasu nie starcza, żeby mówić o wszystkich tych złych rzeczach, o tej złej zmianie, która się dokonuje na bardzo wielu polach. Zmiana konstytucji to już początek, to posiedzenie Sejmu, tak? Być może i tutaj naprawdę ta mobilizacja z naszej strony, żeby być czujnym i cały czas być w Sejmie, bo w każdej chwili może dojść do próby zmiany konstytucji i jest najważniejszą rzeczą i przypuszczam, że przez kolejne tygodnie, miesiące będziemy musieli być cały czas w pogotowiu, cały czas świadomi tego, że ktoś wykorzysta chwilę naszej nieuwagi, żeby zmienić konstytucję Polski.